Szanowni Państwo, we wtorek podpisałem postępowanie o wykonaniu zastępczym na utylizację nielegalnie gromadzonych niebezpiecznych odpadów w Głogowie. Co z tego wynika? Równolegle podpisane zostały dokumenty związane z przetargiem na wyłonienie wykonawcy i w ciągu 30 dni, kiedy uprawomacnia się postępowanie, musimy wskazać, kto wywiezie te odpady. Postępowanie jest dużym postępowaniem. Jest to postępowanie w trybie unijnym, dlatego poszło do biuletynu zamówień publicznych Unii Europejskiej. Chcemy wykonać w sposób zastępczy utylizację tych odpadów, ponieważ postępowanie prowadzone od zeszłego roku wobec przedsiębiorcy, nieuczciwego przedsiębiorcy, nie dało rezultatu. Ktoś może powiedzieć, i takie głosy słychać, że to długo. Nie, Szanowni Państwo, przepisy prawa polskiego są tak skonstruowane, że tak naprawdę powinniśmy jeszcze przez wiele miesięcy prowadzić postępowanie i za każdym razem przymuszać deponenta odpadów do wywiezienia na jego koszt. Można się tak bawić w nieskończoność i może dojść do tragedii. Zrobiliśmy całe postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne i już nie szliśmy tą drogą, żeby kolejne postępowania ogłaszać, tylko ze względu na zdarzenie, które miało miejsce w Jakubowie, nie chcemy doprowadzić do czegoś takiego w Głogowie. Stąd decyzja o postępowaniu, wykonaniu zastępczym. To, Szanowni Państwo, nie jest łatwa procedura, tylko kilka samorządów w kraju decyduje się na taki zabieg, ponieważ ona rodzi wiele problemów natury prawnej, finansowej. To wszystko trzeba skoordynować. Jedno jest pewne, w wyniku wyłonienia wykonawcy, wykonania zadania, na pewno będziemy rościć od dysponenta tych niebezpiecznych odpadów każdej złotówki. Musimy to zrobić, ponieważ w tej chwili będziemy musieli na wywiezienie tych odpadów wyłożyć środki samorządowe. Nie tylko samorządowe, mamy już rozmowy rozpoczęte z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, z Urzędem Wojewódzkim. Będziemy starać się pozyskać środki finansowe na wywiezienie tych odpadów z różnych źródeł, bo mowa jest nawet o kilku milionach złotych. Dokładna kwota zostanie wskazana po rozstrzygnięciu przetargu. Chcemy, aby maksymalnie do końca stycznia te odpady z Głogowa zniknęły. Wszystkie firmy, które będą startowały w przetargu, będą premiowane tym, że wcześniej wywiozą odpady. Czyli za każdy dzień, za każdy tydzień szybszego wywiezienia z Głogowa będą otrzymywały więcej punktów, a co za tym idzie, będą mogły wygrać ten przetarg. Proszę Państwa, przepisy prawa polskiego spowodowały to, może luka w przepisach prawa, albo nieegzekwowanie niektórych rzeczy, że w ostatnich latach do Polski spłynęło bardzo dużo niebezpiecznych odpadów z Europy, nawet z innych części świata. Tylko na Dolnym Śląsku tego typu składowisk jest 23. Poinformował nas o tym wojewoda. To są oczywiście te, które zostały znalezione. Na pewno są jeszcze takie, o których nie wiemy. Mówię o Dolnym Śląsku. W skali kraju to są setki takich wysypisk nielegalnych. Jest to ogromny problem dla całego kraju. Szkoda, i mówię to jako samorządowiec, że to samorządy gminne muszą często uporać się same z tym problemem. Swoje postępowanie oczywiście prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska włącza się w momencie, kiedy następuje skażenie środowiska, wobec czego wskazują tutaj gminę jako ten organ, który powinien się tym zająć. Oczywiście postępowanie swoje prowadzi także prokuratura. Ponieważ jest to niestandardowa procedura, którą robimy, musimy każdą czynność bardzo wiele razy sprawdzać. Nie ma gotowych wzorców. Ryzykujemy dużo. Przede wszystkim ryzykuję tym, że jak znikną te odpady z Głogowa, to na pewno znajdą się osoby, które będą krzyczeć, że można było poczekać jeszcze parę miesięcy, można było jeszcze przez rok przymuszać właściciela, może by je wywiózł na własny koszt. Nie, Szanowni Państwo, musimy tutaj działać sprawnie, szybko i jednoznacznie. Nie możemy doprowadzić do tego, aby takie odpady były w Głogowie. Ktoś do tego dopuścił, my dziś musimy sobie poradzić z tym problemem, stąd takie, a nie inne działania, takie, a nie inne decyzje.
Panie prezydencie, czy to składowisko jest nielegalne, ale czy ten właściciel ubiegał się o pozwolenie i to dostał, czy po prostu zaczął kiedyś? Miasto nie wydaje pozwoleń na deponowanie. Ale czy on się ubiegał? Na tej działce nie ma pozwolenia na deponowanie tego typu odpadów. One są tam deponowane w sposób nielegalny zupełnie. Bo tej wielkości, ilości tych materiałów, które zostały tam zgromadzone, co widzieliśmy na zdjęciach ostatnio na sesji Rady Miejskiej, no można wnioskować, że to było magazynowane na przynajmniej kilka lat, bo tego jest bardzo dużo. Czy jakieś kontrole były prowadzone na tego typu terenie? To najprawdopodobniej w kilka miesięcy tam trafiło i co dziwne, nikt z sąsiadów tego nie zgłaszał. Tak? Jest tam mnóstwo firm, które wokół działają. Dopiero jak pojawiły się podejrzane zapachy i substancje nad Odrą, wędkarze nam to zgłosili, to rozpoczęliśmy całą procedurę. Znaleźliśmy to miejsce, to też troszeczkę trwało. Ustalenie, którędy ta cieć mogła się dostać do Odry. To było po nitce do kłębka. To trochę trwało, pomogło nam w tym przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Były monitorowane rury pod ziemią i doszliśmy do wniosku, że to jest to miejsce. I wówczas policja, prokurator, było wejście na teren i stwierdzenie, tak, jest nielegalne składowisko. I w tym momencie rozpoczęliśmy procedury. Wcześniej to wysypisko nie było, nielegalne składowisko nie było znane. Przypomnij pan, kiedy to było? Jak dawno temu? W zeszłym roku. W czerwcu rozpoczęliśmy całe procedury administracyjne. Zdarzenie miało miejsce w marcu. Pierwsze zgłoszenia, że coś jest nie tak. Czy wiecie, ile to tam jest? To jest kilka tysięcy pojemników. Z czym to rzeka? To są substancje ropopochodne, rozpuszczalniki, farby. Dokładnie struktura tego, co tam jest i jakie ilości, bo nie wszystkie zbiorniki są pełne. Dokładne ilości będą znane w momencie, kiedy będą wywożone i utylizowane. Na każdy zbiornik będzie musiała być procedura, będą musiały być opisywane ilości, wielkości, obmiary, bo to będzie przekładało się także na cenę ostateczną. Czy to jest w jakiś sposób teraz zabezpieczone? To jest zabezpieczone w ten sposób, że zaraz po tym wydarzeniu w Jakubowie podjęliśmy decyzję i tu muszę też podziękować policji, bo bardzo nam pomogła w pierwszych dniach, zabezpieczyliśmy cały teren. Też muszę powiedzieć, że to jest wynajęliśmy firmę ochroniarską, która do dziś 24 godziny na dobę monitoruje ten teren, żeby nikt po stronę tam się nie dostał, żeby nikomu do głowy nie przyszło, aby nie daj Boże podpalić to albo zrobić cokolwiek innego. Natomiast nie ma prawnych możliwości i odpowiedział nam to w piśmie prokurator, że nie ma takich ani finansowych, ani prawnych możliwości, żeby to zabezpieczyć, żeby zamknąć, nie wpuszczać właściciela na ten teren. No widzicie Państwo, w jakich sytuacjach musimy działać, tak? Musimy zabezpieczyć i wywieźć odpady, zapłacić za to, a przepisy prawa polskiego rozkładają ręce, dopuszczają do przywiezienia do kraju takich odpadów, a później to my na dole musimy się tym martwić. Tak jak powiedziałem, przetargu zakładamy do końca stycznia. Jeżeli ten termin w ofertach uda się skrócić, to będzie bardzo dobrze. Później on oczywiście trafi do firmy specjalistycznej, która zajmuje się utylizacją i tam ten proces będzie trwał na pewno tygodnie albo miesiące. A kiedy będzie kiedy będzie po przetargu. W ciągu miesiąca musimy wskazać firmę, która będzie realizowała to zadanie. Czyli równolegle z tym postępowaniem o wykonaniu zastępczym robimy przetarg i wybieramy firmę. Przepis mówi, że w ciągu 30 dni musimy wskazać wykonawcę. Czyli szansa, że w październiku już się zacznie wózka. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie z przetargiem, jeżeli terminy wszystkie zgramy, jeżeli zgłoszą się firmy, które utylizują takie odpady, bo to muszą być specjalistyczne firmy, to już nie może być tak, że ktoś się odbierze i my dalej nie wiemy, co się z tym dzieje. Nie, to już jest my. Proszę Państwa, jako samorząd, w przeciwieństwie do nieuczciwych przedsiębiorców, musimy działać zgodnie z przepisami prawa. I czy się to komuś podoba, czy nie, te przepisy musimy przestrzegać. Czasami to jest niezrozumiałe przez mieszkańców, dlaczego tak długo, a dlaczego nie od razu, czy można to zrobić w inny sposób. Nie, Szanowni Państwo, my i tak uruchamiając to postępowanie,
Powiem szczerze, trochę ryzykujemy. Trochę ryzykujemy. Ale nie wyobrażam sobie, żeby te odpady jeszcze przez wiele miesięcy stały w Głogowie, tym bardziej, że mamy świadomość tego, co się wydarzyło u naszych sąsiadów. Czyli w optymistycznym założeniu pod koniec października cała procedura wyłożenia mogłaby się rozpocząć. Tak. A co ryzykujemy? Ja nie chcę się wgłębiać w przepisy prawa polskiego, bo one są po prostu niespójne ze sobą. Jedne przepisy nakładają takie terminy, inne przepisy mówią, że w tym czasie jest to nierealne do zrobienia. Czasami idziemy na styku terminów, tak? To będzie niezrozumiałe dla mieszkańca, bo mieszkaniec chce, aby to wywieźć natychmiast i być skutecznym. I tak postaramy się zrobić. Natomiast może być taka sytuacja, że niektórych terminów nie zgramy. Ale one nie wynikają z jakiejś niewiedzy czy nieumiejętności, tylko z absurdów prawa, z tego, że przepisy ze sobą nie współgrają. Pamiętam, że było to jeden z niewielu samorządów, który podjął się tego kroku. W ten sposób, tak. Konsultowali się z ich podobnymi samorządami, które zrobiły już to? Jak to zrobiło? Tak, oczywiście sprawdzaliśmy, jaki to postępowania, jak to zrobić. Sam przetarg, Szanowni Państwo, jest niezmiernie trudny w takim przypadku, ponieważ my tak naprawdę nie możemy sobie wejść na ten teren prywatny i pobrać na przykład próbek. Dysponujemy jedynie, albo aż, opinią biegłego sądowego, którego wynajęła prokuratura w czasie, kiedy pierwszy raz tam weszli na teren po naszym zgłoszeniu. Opieramy się na tym, ale każdy zbiornik może mieć coś innego w sobie, prawda? Nie mogą to zrobić służby ochrony środowiska? Nie mogą. Nie mogą? Nie mogą. A tego opowiadasz i na wniosek. Ale w jakim momencie? Jak były zgłoszenia, że są dane na składowisko. To w tym pierwszym momencie też weszły służby, ale zobaczcie, Szanowni Państwo, że my praktycznie każdego miesiąca, bo oprócz tego, że toczyło się postępowanie, każdego miesiąca wyznaczaliśmy termin na wizytację. Straż pożarna, policja, WIOŚ, urząd miejski, starostwo, przyjeżdżali pracownicy, żeby zweryfikować. Było tak, że w wyznaczone czasie właściciel nas nie wpuszczał na ten teren. I nikt, nawet prokurator, nie mógł nic z tym zrobić. Do tej pory nie udało się zmusić tego właściciela do poniesienia kosztów. To jak to można będzie go zmusić, żeby on z kosztów? Na tym polega właśnie to postępowanie. To jest cała procedura, która mówi o tym, co w danej kolejności trzeba zrobić. Między innymi wskazać wykonawcę, który wywiezie, ale też następstwem tej decyzji jest uruchomienie procedury odzyskania pieniędzy od właściciela. To musimy zrobić wszystko. Musimy zrobić wszystko. A kiedy właściciel nabył ten teren? To nie jest jego własność, to jest dzierżawa. Kiedy? To jest własność firmy prywatnej, ciężko mi powiedzieć. To jest własność firmy prywatnej, teren jest dzierżawiony przez deponenta odpadów. I postępowanie, to też pokazuje skomplikowaność tego, jest prowadzone nie wobec właściciela terenu, a tego, kto zdeponował te odpady. Żeby to ustalić, to też musiało być postępowanie, policja, prokurator i tak dalej. To wszystko jest czas, tak? Nie można zrobić błędu po drodze, bo przedsiębiorcy często nieuczciwi, to wcale nie jest tak, że oni nie znają prawa. Oni bardzo dobrze znają prawo. I wiedzą, kiedy organy administracji zrobią jakąś pomyłkę i wtedy cała procedura do zablokowania, do podważenia, bo na przykład błąd był na takim i takim etapie i później nie można złotówki rościć zwrotu pieniędzy, tak? Miejcie Państwo świadomość, jaka to jest odpowiedzialność. I to nie są rzeczy, które są robione powszechnie w Polsce. One będą za chwilę musiały być zrobione. Wiele samorządów teraz będzie wzorowało się na nas, jak my to zrobiliśmy, żeby u siebie przeprowadzić taką procedurę. A kto jest właścicielem tego terenu? To jest jakaś firma, bodajże ze Śląska. Musimy zbrać wszystkie okoliczności, dlatego tak jak wspomniałem, będziemy posiłkować się też innymi funduszami, innymi instytucjami, żeby zdobyć dotacje. Żeby to nie były tylko pieniądze przeznaczone z budżetu miasta, ale żeby to były pieniądze chociażby z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z budżetu państwa poprzez służby wojewody i tego typu środki. Pani Marszałek,
procentowa, jak to wyjdzie, to czy powinien jakby prognozowana, to tylko chyba kwota. Każdy mówi tak, róbcie procedurę, zobaczymy jakie są pieniądze, jaka jest kwota i dopiero wtedy będą mówić, ile są w stanie dołożyć. Czy to już jest na etapie do oddania, bo tak ogłaszamy przetarg, procedurę, a nigdy jeszcze nie mamy jeszcze pieniędzy na to. Częściowo bez przetargu, uruchamiając przetarg, nie możemy nie mieć zabezpieczenia. Częściowo w budżecie mamy na to środki zabezpieczone, ale pełna kwota będzie znana po przetargu. I dopiero te wszystkie instytucje, tak, samorządowe, państwowe, mówią, ok, siadam i zobaczymy, na ile nas stać, żeby wam dołożyć. Tak? W tym bądź w przyszłym roku. Windykować będziecie całą kwotę i wywiezienia i tego pilnowania składowiska? Całą kwotę od właściciela będziecie windykować potem? Wszystkie koszty z tym związane będziemy chcieli egzekwować. Wiemy, jak to jest w przepisach, tak? Majątki są poprzepisywane na wszystkie inne osoby. Ktoś na końcu jest, widnieje w papierach, a nie ma nic przy sobie. No ale to już jest zadanie dla policji, prokuratury, innych służb, które powinny się takimi rzeczami zajmować. Powiedzmy, że jest nieużywienie, to jest dodatkowe utrudnienie, szanowni państwo. Zobaczcie, w jakich działamy okolicznościach, tak? My musimy postępowanie dostarczyć do aresztu. A tak naprawdę jest sytuacja jeszcze bardziej skomplikowana.